Rozpowszechnione jest fałszywe pojmowanie tego, czym jest czas, przestrzeń i grawitacja, i to niezależnie od wykształcenia. Fizycy zauważyli, że wszystkie te zjawiska są ze sobą powiązane. Często słyszymy, że czas płynie tak, jakby to była jakaś rzeka, w której jesteśmy zanurzeni. Nie jest to prawdą. Powinniśmy zapytać, jakie zjawisko opisuje czas. Czas opisuje zjawisko zmiany. Gdyby nie było zmian, nie byłoby czegoś takiego jak czas. Nie doświadczamy czasu, doświadczamy zmiany. Mierzymy czas za pomocą zjawisk, które powtarzają się okresowo. Oznacza to, że mierzymy czas zmianą, a nie zmianę czasem. Czas opisuje zmianę, więc jest wewnętrznym parametrem naszego wszechświata. Czasu nie można wykorzystać do wyjaśnienia, dlaczego nastąpił wielki wybuch. Wiara w czas prowadzi do absurdalnych pytań typu, co było przed wielkim wybuchem? To tak, jakby pytać, co się zmieniało, zanim cokolwiek istniało. Równie idiotyczne jest zastanawianie się nad możliwością podróży w czasie. Czas nie jest żadną przestrzenią, w której można się poruszać. Cofnąć się w czasie oznaczałoby, że wszystkie zjawiska od tego momentu zaczną przebiegać jak wpuszczonym w drugą stronę filmie. Cofnąć się w czasie oznaczałoby odwrócenie wszystkich procesów w całym wszechświecie z jednoczesnym wyłączeniem z tych zmian podróżnika w czasie wraz z urządzeniem, które tak wielkie zmiany zainicjuje. Podobnie podróż do przyszłości oznaczałaby przyspieszenie wszystkich procesów w całym wszechświecie z wyłączeniem podróżnika w czasie i jego urządzenia, które zdolne jest taki proces wymusić. W dużym stopniu fizycy są odpowiedzialni za fałszywe wyobrażenie czasu. Uwierzyli oni w matematyczny trik zastosowany przez nauczyciela Einsteina Minkowskiego, który wymyślił abstrakcyjną czterowymiarową przestrzeń w celu opisania zależności między ruchem a pomiarem czasu. Uwierzyli, że jest ona realnym obiektem. Z tego powodu część z nich nawet twierdzi, że wszystko już się zdarzyło, że przeszłość i przyszłość już istnieją. Spowolnienie zegaru w polu grawitacyjnym i w ogóle pole grawitacyjne można opisać równie dobrze, zakładając, że mamy przestrzeń płaską w największej skali, ale z lokalnie poruszającą się przestrzenią, podobnie jak często wyjaśnia się, czym jest czarna dziura, przedstawiając ją jako swego rodzaju wodospad przestrzeni, w którym przestrzeń porusza się w kierunku czarnej dziury od pewnej od niej odległości z prędkością większą niż prędkość światła, co uniemożliwia nawet światłu wydostanie się z niej, ponieważ porusza się ono względem przestrzeni ze znaną nam prędkością światła w próżni. Przedstawienie zjawiska grawitacji jako przyspieszonego ruchu przestrzeni, zakładając, że światło porusza się razem z tą przestrzenią, a nie zmienia swojej prędkości względem przestrzeni, oraz zakładając, że ciała obdarzone masą odczuwają opór przestrzeni jedynie gdy poruszają się względem niej z przyspieszeniem, pozwala wyjaśnić w oparciu o szczególną teorię względności, która nie zakłada istnienia pola grawitacyjnego, spowolnienie zegaru w polu grawitacyjnym, istnienie czarnych dziur oraz promień orbity fotonowej, czyli orbity, po jakiej światło może poruszać się wokół czarnej dziury. Przyspieszenie grawitacyjne byłoby wtedy przyspieszeniem przestrzeni względem punktów o zerowym natężeniu pola grawitacyjnego, oddalonych znacznie od ciał obdarzonych masą.
Co więcej, w takim ujęciu czymś oczywistym jest zasada równoważności, którą sformułował Einstein, mówiąca o tym, że lokalnie nie da się odróżnić ruchu z przyspieszeniem w przestrzeni bez pola grawitacyjnego od zjawiska grawitacji, ponieważ jedno i drugie ma swoją przyczynę w ruchu z przyspieszeniem względem przestrzeni. Koncepcja ta w banalny sposób wyjaśnia, dlaczego w największej skali, w jakiej obserwujemy wszechświat, wyniki doświadczalne wskazują, że w tej skali krzywizna przestrzeni jest zerowa, co dla fizyków wykorzystujących ogólną teorię względności do opisu zjawiska grawitacji wydaje się być jakimś cudownym zbiegiem okoliczności, nie dającym się wyjaśnić. Według teorii tłumaczącej grawitację poprzez ruch przestrzeni jest to oczywistością, ponieważ w większej skali, przy jednorodności rozkładu materii w tej skali, lokalne ruchy przestrzeni neutralizują się wzajemnie. Być może pozwoliłoby to wyjaśnić zbyt dużą prędkość gwiazd w galaktykach spiralnych oraz zbyt dużą prędkość galaktyk w gromadach galaktyk poprzez ruch przestrzeni ciągniętej za sobą przez obracające się gwiazdy i galaktyki. Podlegałyby one nie tylko przyspieszeniu przestrzeni w kierunku do centrum układu, ale również uzyskiwałyby dodatkową prędkość w kierunku stycznym do prędkości ze względu na obracającą się przestrzeń. Wymyślanie istnienia ciemnej materii mogłoby być wtedy całkowicie niepotrzebne. Musimy pamiętać, że ciemna materia została wymyślona jako ratunek dla ogólnej teorii względności Einsteina, ponieważ bez niej fakty doświadczalne nie byłyby z nią zgodne w większej skali. Fakt, że do dzisiaj przez kilkadziesiąt lat nikt nie znalazł nawet jednej cząstki ciemnej materii, powinien prowadzić do poszukiwania alternatywnych rozwiązań. Niestety, większość uczelni została opanowana przez fizyków, którzy kilkadziesiąt lat swojego życia poświęcili na poszukiwaniu ciemnej materii, którzy porzucenie tej koncepcji odczuliby jako dowód na bezsens ich działań. Dlatego nie tylko wymyślają ciemną materię, ale dobierają jej cechy tak, aby fakty doświadczalne dało się wyjaśnić w oparciu o ogólną teorię względności, a jeżeli kolejne pomiary nie spełniają tego warunku, to przypisują ciemnej materii nowe cechy, które zgodność z ogólną teorią względności przywracają. Tak można postępować w nieskończoność. Podobny proces przechodzi teoria strun, której kolejne wersje okazywały się błędne i była ratowana wprowadzaniem łatek, które przywracały zgodność z doświadczeniem, które najczęściej polegały na dodawaniu dodatkowych wymiarów przestrzeni. Ogólna teoria względności w mniejszej skali daje wyniki bardzo zbliżone do pomiarów, jednak w większej skali galaktyk, grup galaktyk znacząco, rażąco od pomiarów odbiega. Bardziej prawdopodobne jest, że nie jest w pełni prawdziwa, a w mniejszej skali jest jedynie przybliżeniem bardziej ogólnej teorii, niż to, że jest zawsze prawdziwa, a wymaga założenia istnienia ogromnej ilości ciemnej materii, której nikt nigdy nie znalazł. Być może ciemna materia istnieje, ale na dzisiaj trzymanie się tej protezy ogólnej teorii względności może wyjaśnić jedynie psychiatra analizujący umysły tysięcy fizyków, którzy poświęcili swoje życie na poszukiwaniu ciemnej materii i nie chcą przyznać się do błędu.